W pierwszym odcinku mówiłem o rytmie biegu. Teraz skupię się na proksymalności i bezwładności ruchu. Swoim tempem mocno. Kończyny człowieka można określić jako łańcuchy kinematyczne. Te łańcuchy kinematyczne składają się z członów połączonych stawami. Łańcuchy mogą znajdować się w dwóch stanach: w stanie otwartym, gdy ostatni człon łańcucha stanowi swobodną końcówkę, i w stanie zamkniętym, gdy koniec łańcucha jest unieruchomiony. W odniesieniu do biegu ręce będą ciągle otwartymi łańcuchami, natomiast nogi na przemian będą w stanie otwartym i ma to miejsce w fazie lotu i zamkniętym, czyli w fazie podporu. W jaki sposób wyglądać będzie trajektoria otwartego łańcucha kinematycznego, decyduje wcześniejszy sposób jego zamknięcia. Oznacza to, że analizowanie kątów i trajektorii, czyli geometria fazy lotu, jest skutkiem wykonanej wcześniej pracy w fazie podporu. Co to oznacza? Przede wszystkim świadczy to o proksymalności ruchu, który przekazywany jest od centrum masy w kierunku wolnego końca lub wolnych końców. Jeżeli łańcuch jest zamknięty, czyli noga jest w fazie podporu, to miednica chwilowo stanowi wraz z zakotwiczoną nogą bazę, względem której porusza się noga wolna. W realnym biegu faza podporu jest procesem przemieszczania się miednicy nad punktem podparcia, co oczywiście komplikuje nieco zagadnienie, ale nie wpływa na zasadę proksymalności. Proksymalności dla otwartych łańcuchów kinematycznych. Wrócę jeszcze do poprzedniego artykułu o motoryce i tej damy z wachlarzem, którą dałem jako przykład dynamicznego ruchu proksymalnego. Ruch proksymalny dotyczy przemieszczania się całego ciała. Dama schodząc ze schodów realizuje skomplikowaną strategię ruchu dla zachowania równowagi. Przemieszczając się, tak ustawia ciało, żeby płynnie przechodzić od jednego do drugiego punktu podparcia. W trakcie schodzenia stosuje ozdobniki. Na przykład wachluje się, dodając ruchowi gracji. To wachlowanie stanowi przykład ruchu dystalnego. Ruch dystalny, w przeciwieństwie do proksymalnego, dotyczy czynności precyzyjnych, wykonywanych wolnymi końcami łańcuchów kinematycznych i wymaga otwarcia. W przeciwnym razie ruch dystalny ustaje lub traci walor precyzji. Gdy dama traci punkt podparcia, wtedy ustają ruchy dystalne. A tam, gdzie kończą się ruchy dystalne, pojawia się bezwładność. Czyli tam, gdzie pojawia się proksymalność i bezwładność, tam też zanika dystalność ruchu lub jego wykonywanie jest utrudnione. Ruch proksymalny rozpoczyna się w pobliżu centrum masy, od miednicy. To, w jaki sposób wzbudzona zostanie miednica, zadecyduje o losie wolnych końców w fazie lotu. Wątek trajektorii łańcuchów rozwinę w innym temacie przy okazji opisu dynamicznej stabilizacji miednicy. Tymczasem ruch łańcuchów kinematycznych ma charakter bezwładnościowego oddziaływania na ich poszczególne człony. Który zmierza po drugi w historii Igrzysk Olimpijskich złoty medal dla Kenii w maratonie. Proksymalny i bezwładnościowy charakter ruchu są kolejnymi cechami wzorcowej techniki biegu. Po co tyle o tym mówię? Dlaczego to jest takie ważne? Otóż pojawiają się w branży biegowej różne pomysły dotyczące pracy nad techniką biegu. Pomysły te jednak z reguły dotyczą zmian trajektorii wahadeł poprzez wprowadzanie dystalnych korekt ruchu. Podam przykład. Zmiana sposobu lądowania. Spięty na śródstop. Albo podciąganie pięty pod pośladek, w wahadle tylnym. Albo skracanie kroku,
skracanie kroku i jakby takie wręcz obsesyjne trzymanie się zadanej kadencji 180, na przykład 180, bez względu na prędkość biegu. Tu jest przykład takiej zamiany lądowania z pięt na śródstopie, gdzie poza tym nie doszło do żadnej innej zmiany, w tym tej najważniejszej, czyli poprawy dynamiki biegu. Podczas lądowania noga podporowa uderza w miednicę, destabilizując ją bez względu na sposób lądowania. I do tego dochodzi jeszcze podciąganie pięty pod pośladek. Proszę Państwa, co to jest? To są ozdobniki. To jest wachlowanie się. To są dystalne ozdobniki. Jeżeli przejdziemy do większego tempa, zwiększymy prędkość biegu, to te ozdobniki zaczną zanikać. Te ozdobniki zaczną zanikać i w ich miejsce zacznie pojawiać się ruch proksymalny i bezwładność. Przede wszystkim bezwładność w wahadłach. Troszkę ten rytm mu się rozsypał, biegnie już oczywiście z dużym wysiłkiem, a Eliud Kipchok jakby zupełnie jest zmęczony. No właśnie. Oglądając najlepszych techników na świecie, odnosi się wrażenie, że oni się nie męczą. Że oni w biegu się nie męczą. Nawet nie męczą się podczas bicia rekordów świata. Nie pokładają się na ziemi, na mecie. Nie umierają ze zmęczenia na mecie. No, może po prostu mistrzowi nie wypada. Ale może jest też inna możliwość. Może oni tak się nie męczą ze względu na to, że mają świetny ruch, że mają świetną ekonomikę, że ta ekonomika ruchu oparta jest na proksymalności, na bezwładności i na rytmie biegu. Każda zmiana rytmu, każda zmiana, każde zaburzenie tempa no, wchodzi w nogi i oczywiście zwiększa zmęczenie. Kipchok jest dziś niezmordowany. Na zakończenie tego odcinka chciałbym Państwu zaprezentować obraz mentalny, który jest kwintesencją ruchu proksymalnego i bezwładności. Ja ten obraz nazwałem doganianiem własnej ręki. Jeśli przyjmie się miednicę jako bazę, od której rozchodzi się ruch proksymalny i bezwładność, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również korpus wraz z głową stanowiły otwarty łańcuch kinematyczny. Taki łańcuch kinematyczny będzie posiadał własną dynamikę uzależnioną od dynamiki poruszającej się miednicy. W trakcie biegu dynamikę miednicy cechuje zmienność prędkości. Raz przyspiesza, raz zwalnia. Te zmiany chwilowej prędkości miednicy powodują powstawanie pulsacji. Taką pulsację można zaobserwować u najlepszych techników, ale można też jej doświadczyć. W momencie wybicia miednica przyspiesza, a korpus reaguje na to przyspieszenie z pewnym opóźnieniem. Zwłaszcza głowa wydaje się nieznacznie odchylać do tyłu w stosunku do miednicy. Po chwili jednak korpus wraz z głową również zaczynają przyspieszać i moment ten można uchwycić. Pulsacje objawiające się takim poruszaniem się głowy jakby przód w tył można bardzo dobrze zaobserwować w biegu Mo Farah'a. Takie przyspieszenia korpusu da się wyczuć ręką, a konkretnie przedramieniem, wewnętrzną częścią przedramienia, do którego biegacz zbliża się w ostatniej fazie wybicia i na początku fazy lotu. Zastosowanie obrazu mentalnego doganianej ręki pozwala koncentrować się na wyczuwaniu pulsacji, na wyczuwaniu przyspieszeń korpusu, na wyczuwaniu najlepszego momentu, by wzmocnić tę pulsację, czyli wzmocnić rytm biegu.
ten obraz mentalny to wizualizacja dostrajania się poprzez zgrywanie ze sobą współpracujących mas. W tym obrazie biegacz nie robi mechanicznie wymachów rękami według jakichś ustalonych kątów i trajektorii, lecz tak jakby paruje ze sobą dynamikę otwartych łańcuchów kinematycznych. To nie ręka wykonuje ruch w kierunku tułowia, tylko odwrotnie. To klatka piersiowa dogania rękę, w tym momencie lewą rękę. W obserwowanym ruchu nic się oczywiście nie zmieniło, ale taki odmienny opis, takie odwrócenie ról ma bardzo praktyczny wpływ pracy nad ruchem. Ta technika wymaga jednak bardzo dobrej koordynacji ruchowej i czucia mięśniowego, ale o tym w następnych odcinkach.